Okej, czyli wracamy do naszej rozgrywki. I ostatnio musieliśmy pokonać... Tak, tego wściekłego... leniwca. Z czym nie mieliśmy problemu. Też przypominam, że nam się załamała Wonless, ponieważ ona ma w tej chwili nieco wyższy tytuł szlachecki. Czyli w tej chwili jest Esquire w tej frakcji Imperium Boga. I cóż, nasza tutaj kucharka i... matka i była żona zaczęła mieć pewne zachcianki, czyli musieliśmy zbudować jej większą sypialnię z podwójnym łóżkiem oraz salę tronową. Tak, czyli mamy tutaj w naszym skarbcu w tej chwili wyłożyliśmy to drewnianą podłogą, drewniany tron i tutaj takie paleniska. Tak więc no miejmy nadzieję, że nie będzie już narzekać. Ostatnio strasznie się załamała i na tyle, że przypominam, próbowała zamordować swego syna z Cezoru. Mapa? Jaka mapa? Ekran się zamroził? Okej, chwila. Nie, no powinno być okej. Okej, nie wiem o co chodzi, Alduin. Być może u ciebie tylko się coś stało. Dobra, czyli ten problem rozwiązany. I w tej chwili przed naszymi ludźmi bardzo dużo roboty. Mamy końcówkę lata. Mamy tu masę siana do zebrania. Mamy też, co ciekawe, troszkę chmielu. Czyli będziemy mogli teoretycznie zrobić sobie nawet piwo. Co ciekawe. Tak, bardzo, bardzo dużo rzeczy do przeniesienia w tej chwili. I zobaczmy, jak tam nasza sytuacja żywieniowa. 1000 jednostek pemmikanu, to nie jest dużo. Ale mamy tu sporo mięsa i coraz więcej roślin. Czyli tak, nie będziemy chcieli mieć więcej tego chmielu. Ale będziemy chyba chcieli mieć, jeżeli zdążymy, troszkę więcej ryżu. Nie będziemy także obsiewać tego pola z sianem. I tutaj te pola też tylko zbierzemy, czyli... zakaz wysiewania. Masa roboty, w tej chwili nasi ludzie muszą to wszystko przynosić. Tak naprawdę. Szymonik, polecasz robić fine meals? Nie, nie możemy sobie na to pozwolić. To jest ekstrawagancja, na którą nie możemy sobie pozwolić. W tej chwili, jeżeli tylko mam zarówno mięso, jak i warzywa, to robię z tego pemmikan. Tak więc nie chcę tego marnować na smaczne posiłki. To by poprawiło humory. Ale tu chodzi o przetrwanie. Chodzi o to, żebyśmy mieli na zimę jedzenie. Nie mamy chłodni, czyli te... smaczne posiłki bardzo szybko się zepsują. To więc nie możemy sobie na coś takiego pozwolić. Okej, upalujmy też tego zwierza, bo... czy to jest szop? Czy szopy jedzą kury? To jest dobre pytanie. Jedzą surowe mięso, czyli mogą chyba polować na kury. Upolujmy to, tak na wszelki wypadek. Nie, ale wyjada plony, okej. Czyli Span of Chaos tutaj z rewolweru zaczyna strzelać, mamy celne trafienie, spoko. Czyli będzie troszkę więcej mięsa, troszkę więcej futer. A, też musi dobić tego leniwca. No z tego to będzie... z tego będą olbrzymie ilości mięsa. Tak, ale w tej chwili nasi ludzie muszą skupić się na przenoszeniu. Może znacznie więcej polowań i żeby z mięsa robić proste posiłki. Znaczy nie wiem, czy jest taka potrzeba, żeby aż tak tym mikro zarządzać. Zobaczymy, zobaczymy. Jak tam nastroje naszych ludzi? Zobaczmy tak na
na marginesie. Czyli Gawron jest w całkiem niezłym nastroju. Spawn of Chaos także. Nie jest źle. Scyzoro troszkę kiepski nastrój. A Wolness, a wciąż pamięta, że ją uwięziliśmy przez chwilę. Jednak to minie za jakiś czas. Powinno być więc ok. Dobra, ja nie daję żadnych zleceń naszym ludziom. Oni to wszystko muszą przenieść, ponieważ te wydobyte, te zbiory zaczynają się psuć na powierzchni. Tak więc żadnych zleceń budowlanych ani nic. Musimy to wszystko poznosić. Właśnie zobaczmy, czy wszyscy mają to ustawione. Okej, okay, Scyzoro też włączmy tymczasowo przenoszenie i sprzątanie. Okej, okay, mamy też dymowe ziele, czyli moglibyśmy z tego robić jointy. To może być dobra opcja na zimę, powiedzmy, żeby poprawić humory. Mamy nowego questa, zobaczmy. Lojalne boomraty. To jest nazwa tego questa, zobaczmy. A, znowu od Imperium Boga. Czyli mamy prośbę. Chcę, żebyśmy się zaopiekowali 6 boomratami przez 6 dni. Czyli to są jej ulubione zwierzęta. I chcę, żeby te jej maskotki zobaczyły świat poza królewskim dworem. Po 6 dniach wahadłowiec przyleci po te szczury, wybuchowe szczury. I otrzymamy 2 przysługi. Nie, nie chcemy przysług w tej chwili. Nie, 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 nie. Nie chcemy przysług, ponieważ wtedy Wonless może zyskać kolejny tytuł. I będzie miała coraz większe wymagania. Na razie tego nie robimy. Okej, okay, czyli ostatnio opracowaliśmy technologię, która otwiera ciekawe możliwości. Mamy nowoczesne meble. To więc zobaczmy. Tak, ma drewniane łóżka. Możemy zrezygnować z tych śpiworów i zbudować drewniane łóżka, szafki. Masa rzeczy. O, tutaj jakieś zasłony. Lepsze krzesła. Masz masa rzeczy do roboty w tej chwili. Mogę odznaczyć w questach, że nie chcę przysług? A, okej. Okay. O, to dobrze. O, świetnie. W takim razie nie będziemy otrzymywali tego typu questów. Przynajmniej na razie. Dzięki, to może się przydać. Okej, okay, co robi Scyzoro? A, zbiera. Na tej żyznej glebie zbiera lecznicze korzenie. I mamy też tu sporo kukurydzy, którą trzeba szybko przynieść, bo zaczyna się psuć. Zobaczmy, co mamy tutaj. Wolness czuje inspirację. A, czyli z sukcesem zrekrutuje kolejnego więźnia. I to bez znaczenia, jak duży będzie stawiał opór. Dobra. To może być przydatne. Okej, czyli przynajmniej to wszystko będzie zebrane. I będziemy mogli to wszystko niebawem przynieść. Aha, i tutaj nie chcemy też dusiować więcej tego dymowego ziela. Ok, jak tam sytuacja z kurami? Ile w tej chwili ich mamy? Ok, spoko. Będziemy mieli także masę siana, dużo więcej niż poprzedniego roku. Czyli powinniśmy być w stanie wyżywić te kury. Przyjmamy kolejne pole ryżu. Ryż bardzo szybko rośnie, tak więc miejmy nadzieję, że dokonamy jeszcze jednego zbioru. No i teraz no, czekamy, żeby nasi ludzie to wszystko poprzenosili. Czas pomyśleć o budowie kuchni. Być może. No, zobaczymy. To nie jest priorytetem jak na razie. Aha, tu też mamy zlecenie wyrębu.
Dobra, drewna też będziemy potrzebowali masy. Czyli możemy te drzewa powycinać. Jak tam pemika? 1200, ok, czyli przybywa tego ogólnie. I właśnie zobaczmy, czy przypadkiem nie mamy tego włączonego. Jakie posiłki w tej chwili zjadamy? A, jest włączony pemmikan. Wyłączmy pemmikan. Mogę zaznaczyć te rzeczy, które chcesz, żeby przynieść. No wiem, ale... Znaczy no... Co to zmieni? Mam na wszystkie te rzeczy klikać? To po prostu szybciej to przyniosą niż resztę. Ale to jest zlecenie do przyniesienia, tak więc to nic by nie dało. Badania mam ustawione? Nie, ponieważ nie możemy sobie pozwolić w tej chwili na badania. Dużo więcej ważniejszych rzeczy przed naszymi ludźmi w tej chwili. Pułapki rozstaw? Tak, wiem. Moi drodzy, wiem, jest masa rzeczy do zrobienia, ale najważniejsze to, żebyśmy nie głodowali na zimę. Czyli obsiać pola, wszystko poprzynosić, wtedy możemy coś kombinować dalej. Szymonix? Nie, nie zmieniłem tylko jednej osoby. Zmieniłem cały wzór. Zmieniłem ten wzór. Wszyscy mają to wyłączone. Ok, czyli te drzewa wycięte. Świetnie. Skupmy się więc na przynoszeniu. I moglibyśmy teoretycznie wstawiać te lepsze meble i tak dalej, ale skupmy się na obronie. Dokończmy te fortyfikacje tutaj, na południu, i potem na północy też musimy coś zbudować. Ostatnio byliśmy zaatakowani właśnie z tego kierunku. Ale dobra, widzę, że nasi ludzie zaczynają to wszystko tu znosić. Okej, w tej naszej stodole to się nie pomieści faktycznie, z tego co widzę. Czyli przywróćmy tutaj składowisko. A, nie zmieści się cała ta słoma. Chyba. Rajd! Mamy rajd. Czyli krewniacy Leiry, to jest chyba to plemię. Plemię kanibali, bardzo agresywne plemię. O! Atakują z kilku kierunków. O, w mordę. Będą jakiś czas się przygotowywali i potem zaatakują. Atakują z południa i z zachodu. Kusi mnie, żeby zaatakować tych na południu i dopiero potem poczekać na tych ze wschodu, ale obawiam się, że jeżeli zaatakuję tych, to wtedy ruszą do ataku ci tutaj. Takie mam obawy. Okej. Dobra, być może spróbujmy troszkę rozbudować jednak te fortyfikacje, czyli zróbmy coś takiego. I być może nawet spróbujmy zainstalować jakieś pułapki przed tymi barykadami, bo przeciwnicy będą chcieli tędy wejść. I być może w ten sposób będziemy mogli się zabezpieczyć. Też mnie kusi, żeby tutaj to zamknąć, ale... No zobaczymy, czyli to ten obowiązek należy do Gawrona. Czyli on ma masę roboty, niech zrobi tyle, ile może. Okej, zaczyna od pułapek, spoko. Troszkę więcej palisady. Idzie po drewno tutaj, miejmy nadzieję, że ich nie sprowokuje do ataku. Okej, będzie sporo pułapek. Też mam nadzieję, że ci, którzy zaatakują od południa, że też się skierują tutaj. Ale no zobaczymy. Równie dobrze mogą pójść tędy i zacząć podpalać. No, zobaczymy. Ale świetnie.
Gawron robi naprawdę dobrą robotę, tylko oni w każdej chwili mogą zaatakować. I właśnie. Wiecie co? Powołajmy już naszych ludzi pod broń. Niech czekają tutaj na stanowisku. Bo coś mi się wydaje, że mogą w każdej chwili zaatakować. Tutaj. Czyli to jest już dość dobre stanowisko. Idzie tędy? Tędy nie można w tej chwili przechodzić w ogóle? Okej, atakują. Dobra. Czyli atakują z dwóch kierunków, to sprawa się komplikuje. Ustawmy naszych ludzi na stanowiskach. Czyli Gawron, dobra, daj sobie spokój. Albo może spróbuj dokończyć tą pułapkę. Wonless tutaj. Wonless ze strzelbą, przypominam, spawnówkę jest tu. A nie, właśnie za węgłami. Niech stoją za węgłami. Jaką oni mają broń? Bezpośrednią, okej. Czyli nie będą nas ostrzeliwać de facto. Ci tutaj? Też broń bezpośrednią mają, tylko i wyłącznie. Mam te zdolności? Tak, ja mogę oślepić wroga. Tylko oni nie mają broni dystansowej, tak więc nie wiem, na ile to się przyda. Ok, czyli za chwilę zaczniemy walczyć z nimi tutaj. A ci tutaj idą od południa, ok. Świetnie, pierwsze trafienia. Wpada na... Okej, jeden zabity, świetnie. Strzał prosto w serce. Wolnes go postrzeliła ze strzelby. Ten wpada na pułapkę, też jest straszliwie poraniony w tej chwili. Okej, to mi się podoba. Kolejne trafienie. I to wystarczyło. Rzucają się do ucieczki. Ale tylko ta grupa. Ci atakują dalej. To ciekawe. Okej. Czyli ci są obezwładnieni. I teraz musimy się zająć tymi. Tylko jak to zrobić? Kurde, kury nam zabijają! O, w mordę. Dobra, kury do kurnika. O, to skubani. Kury nawet zabijają, no. Kurde, no. Patrzcie, co za... O nie, to wymaga zemsty. Trzy kury zabite. Okej, jeden kolejny zabity. I kolejny, i ten ucieka. Świetnie. Czy ucieknie? Nie. Okej, jak tam kura? Czy ją uratujemy? Możemy ją uratować, okej. Okej, no było gorąco, ale się udało. Niebezpieczny atak, bardzo dużo przeciwników, 6. To naprawdę komplikuje, mogło skomplikować sprawę. Co do jeńców, pytanie, czy bierzemy jeńców? Czyli tego teoretycznie możemy uratować. Okej, ten ma protezę stopy. To więc chyba nie chcemy go ratować. Ten? Zniszczone płuco. Tego nie uratujemy, bo się wykrwawi. A, to jest dobre pytanie. Czy bierzemy jeńców? Chyba weźmiemy. Tylko nie wiem, czy dwóch. No, zobaczymy. Bo jednego, przypominam, że będziemy mogli zrekrutować od razu. Gdybyśmy chcieli. Ponieważ Wolnes czuje inspirację. Dobra, aresztujmy tego. Scyzoro... Aha, on idzie opatrzyć kurę, spoko. W takim razie Wolnes aresztuj. Powiedzmy tego. Bo tamten się wykrwawi bardzo, bardzo szybko. Czyli nawet gdybyśmy chcieli, to go
nie uratujemy. Kurde, trzy kury. Czy mamy koguty cały czas? Zobaczmy. Bo to z tym był problem. Okej, okay, mamy wciąż dwa koguty. To więc powinno być okej. Okay. Najważniejsze, że nikt nie jest ranny, czyli... nasi ludzie mogą pracować bez przeszkód dalej. Okej, okay, Cezoro opatruje tych jeńców, spoko. A, dobra, kurde. Dużo się działo, a dobra. Dajmy kolejne zlecenie Gawronowi, ponieważ nam się tutaj nie mieści ta słoma. Rozbudujmy troszkę tą stodołę. I potem rozszerzymy tutaj to składowisko. Okej, okay, ten jegomość potrzebuje wciąż... A, nieopatrzony, kurde, wykrwawi się. Gdzie jest Cezoro? A, jest, tylko nie zdąży. Okej, okay, czy go uratuje, czy nie, to zobaczymy. Cezoro może nie zdążyć niestety, bo się wykrwawi dosłownie w ciągu godziny. Okej, okay, chyba jednak przeżyje. Dobra. Okej. Okay. Pochowajmy tych zmarłych. I zabierzmy też broń, którą będziemy mogli potem sprzedać. Czyli potrzebujemy ilu grobów? Cztery. Powiedzmy gdzieś tutaj. Kurczak pożogi mówi, żeby martwe kury spalić na odpływającej łodzi, jak wojowników. Już za późno, chyba już poszły na mięso. O, jedna jeszcze tutaj jest. Początek jesieni. A, czy ten ryż tam wyrośnie? Być może. Nie, zobaczymy, ryż dość szybko rośnie. Ale zobaczymy. Co robi z Cezoro? A, przynosi kolejną zabitą kurę. I nosi siano, spoko. Okej, okay, co do tych jeńców? To jest dobre pytanie. Na razie sprawmy, żeby się wyleczyli. Czyli jeden ma drewnianą stopę, co jest troszkę kiepskie. Ale byłby dobrym rolnikiem i rzemieślnikiem, kurde. 41 lat. Szybko się uczy. Zobaczymy, pomyślimy. Inspiracja trwa krótko. Gdzie to sprawdzić? 6 dni. Dopiero za 6 dni minie inspiracja, tak więc mamy czas. Kolejne kapsuły transportowe. Zobaczymy, co będą kryły. A, to? Koszule. Dobra, nowiutka koszula ze skóry nosorożca. Spoko. I ten jegomość znowu wymaga leczenia? Wszystkie rany są opatrzone. O kurde, epidemia grypy u naszych kur. Możemy stracić stado. A, kolejny kryzys, kurde. Już ostatnio próbowaliśmy je ratować. Desperacko. Czyli z Cezoro, a będzie miał dużo roboty, będzie musiał opatrywać nasze kurde kury. A
ale walka, żeby utrzymać te kury, ja nie mogę. Dobra, stodoła rozbudowana, czyli możemy, będziemy mieli dużo, dużo więcej miejsca na siano. Okej, musimy to przynieść, bo tak to siano niszczeje tutaj na zewnątrz. Podobnie jest chyba z tymi zbiorami tutaj, tak? Okej, nic nie robię, niech nasi ludzie wszystko to przyniosą, bo to się zmarnuje. Okej, dobra, jedna kura. A, to ta ranna wróciła do zdrowia. A, kura weteranka, która przetrwała bitwę. A, też ma grypę, czyli może paść. I marnuje nam się masa tego mięsa z leniwca, spoko. Nie możemy nic na to poradzić. Nie mamy roślin w tej chwili, żeby robić więcej pemmikanu. To jest problem. Gdyby tylko ktoś przyniósł tą kukurydzę, to moglibyśmy to mięso przetworzyć, no ale niestety. Okej, dobra, zaczynamy nosić to drewno, czyli kolejne powinny być te zbiory tutaj. Zrób kurą drewniane posłania, to szybciej wyzdrowieją? Poważnie? O, kurde, to ma chyba wpływ, faktycznie. Czyli na takim zwykłym posłaniu mamy 43% i 80%. O kurde, faktycznie. Dobra, trzeba będzie to zrobić. Aha, i kurą możemy, mogą wrócić na pastwisko w sumie. A tak, zlikwidujmy te wszystkie posłania. I faktycznie, dajmy tu zlecenie budowy tych drewnianych takich klatek dla kur. Jak to w kurniku. To pytanie, czy będziemy mogli przechodzić przez nie, to tego nie wiem. No, zobaczymy. Można przechodzić? Ok. Ok, chyba zaczniemy. Ok, zaczynamy chyba przynosić te rzeczy w końcu. Zdejmij ubrania z jeńców? Nie, bo wtedy się załamią, będą mieli gorsze morale. Nie ma takiej potrzeby. Nie potrzebujemy ubrań w tej chwili. Nie ma uzasadnienia, żeby coś takiego w tej chwili robić. Okej, świetnie. Czyli mamy te klatki dla kur. Czyli tu będą wypoczywały skuteczniej, lepiej. Dobra, spoko. Czyli mamy prawdziwy kurnik w tej chwili. W kuchni jest broń, wiem. Nie mamy na razie dedykowanej zbrojowni. Okej, czyli tak, mamy w tej chwili kukurydzę w spiżarni, czyli teraz czy mamy jakieś mięso? Nie, czyli polowanie. Musimy te produkty roślinne przetworzyć na pemmikan, łącząc je z mięsem. Tak więc upolujmy te mafolo. Na razie tylko jedno. Okej, w końcu zaczynamy to przenosić.
Spawnówka jest ruszona na polowanie. Miejmy nadzieję, że nie sprowokuje innych zwierząt do ataku. I świetnie. Jak tam strzelanie spawnu Chaos? O! Poziom 9, nieźle. Dużo jej brakuje do Scyzoro, ale... nie ma co narzekać. O, Scyzoro jest stał się nagi. Jak to możliwe? Okej, okay, nie ma spodni. Dobra, dajmy zlecenie uszycia nowych spodni. I w sumie zmieńmy to. Miejmy zawsze jedną parę spodni. Być może zróbmy to w taki sposób. Okej. Okay. Zrekrutuj więźnia, bo tylko jedzą, a nie pracują. Na razie są chorzy, są ranni cały czas. Ale tak, racja. Okej, okay, Gawron zaczyna szybko szyć. A taki lepszy rzemieślnik by się przydał. Bo przypominam, że będziemy potrzebowali kogoś, kto z tych głazów zacznie robić kamienne bloki. A, dobra. Spójrzmy raz jeszcze na jeńców. Czyli mamy tego jegomościa, który jest, kurde, utalentowany. Obiecujące zdolności społeczne. Świetny rzemieślnik. A, możemy potrzebować kogoś takiego. Niezły rolnik. Czyli podczas pory siewów może pomóc w szybkim obsadzeniu pól oraz w zbiorach. A poza tym... tak, może być rzemieślnikiem. Chyba go weźmiemy. Jedyny minus jest taki, że ma właśnie tą, kurde... drewnianą stopę. Czyli będzie troszkę wolniejszy. Okej, okay, ma też jakąś bliznę po strzale z rewolweru Vonless. Jest oraz Spawn of Chaos. Goście. Okej, okay, pojedynczy gość z koalicji Boaxos, to jest to przyjazne chyba plemię. Spoko, być może pohandlujemy nawet. I mamy mięso, spoko. Ten drugi jest spoko, bo ma cechy fast learner. Nie wiem. Ten ma zdolności, które naprawdę nam się przydadzą. Też nocna sowa. I silne psychicznie, czyli tak łatwo się nie załamie. A, kurde, już wiem, dlaczego nasi ludzie tego nie przynoszą. Kurde. Dobra. Nie jest włączone miejsce składowania. Przyda się do prostych spraw, jak sprzątanie czy transport. Pomyślimy, na razie niech się podleczą. Być może nawet zrekrutujemy w sumie dwóch. Ale tak, taki tragarz, sprzątacz też by się przydał. O ile potrafi też walczyć. Brio nie potrafi walczyć za bardzo, niestety. Piwo muszę robić w cieple. Okej. Okay. Klatka z bumalopą rozbiła się w pobliżu. Była w kapsule transportowej. Czyli mamy tu ciekawe zwierzę, tak zwaną bumalopę. Czyli takie pasące się kopytne zwierzę, które ma garby. Garby, w których magazynuje się taka wybuchowa substancja. Czyli to jest dość ciekawe zwierzę. Kiedy ginie, to wybucha i powoduje pożar. Ale można też je doić chyba, te bumalopy. Nie dostarczają jednak mleka, tylko właśnie z tych garbów dostarczają tej łatwopalnej substancji, którą można używać jako paliwo. Czyli dosłownie można doić tą bumalopę, żeby dostarczała
paliwa. Okej. Wydaje mi się, że coś takiego może być przydatne. Jedna bumalopa? Czemu nie? Tylko musimy ją uratować. Przede wszystkim. Bierz ją i wysyłaj na samobójczą misję wybuchową. Bumalopy można z katapultu wystrzeliwać? Zapomniałem o gościu. Wyślijmy Vonles. Już nie możemy z nią handlować, kurde. Dobra. Okej, robimy pemmikan, to mi się podoba. Potrzebujemy tego, masę. I mamy w tej chwili bardzo dużo kukurydzy, to mi się podoba. Przynieśliśmy to wszystko, dobra. Nasi ludzie sobie poradzą, Gawron może wrócić do budowania. Czyli tak, to stanowisko obronne wydaje mi się, że jest ok. Chyba nie będę tutaj nic nowego, nic więcej wprowadzał. Ale zbudujmy coś identycznego tutaj. Na południu, czyli tak. Drzwi. Troszkę platform. Co to jest? Tutaj. Czyli troszkę drewnianych platform. I przygotujemy tutaj identyczne stanowisko jak tam. Czyli pułapki przed barykadami i ściany. Drewniane ściany, za którymi można się dodatkowo schować. Jak długo będzie trwała inspiracja Vonles? Jeszcze 3,5 dnia. Bo malopa, którą zrekrutowaliśmy, nie dołączy do naszej kolonii. Okej, gdzie ona jest? Tutaj. To kurde zwierzę. Uratowaliśmy i co? Co teraz? Ale nie mogę oswoić? Mogę, nie? Próbować. Nie wiem, jakie będą szanse, no ale... Zobaczymy. Kto się zajmuje zwierzętami w tej chwili? Spawn of Chaos. Ma poziom 5. No zobaczymy. Może ściany rozbierz z kamieni... Nie. Dobra. Możemy chyba też wrócić do badań naukowych. Kurde, Spawn of Chaos jest w tym lepsza niż w sumie Scyzoro. Tak więc wyłączmy Spawn of Chaos na razie przenoszenie i sprzątanie. I w wolnych chwilach niech prowadzi badania. Zaćmienie, okej. Okay. To zwierzę jest nasze? Udało się. Super. Mamy bumalopę. Tylko pytanie, ile ona będzie żarła? No, mamy co prawda dużo, dużo więcej siana i dużo mniej kur. Właśnie, ile mamy tych kur w tej chwili? Okej, nie jest źle. Być może uratujemy naszą populację, no ale zobaczymy. Czyli włączmy tej bumalopie tą samą strefę. Tak, co naszym pozostałym zwierzętom? Niech śpi w stodole z kurami. Bo na pewno może jeść siano, nie? Tak. Okej, czyli możemy ją doić i powoli budować zapasy biopaliwa. To ciekawe. To się potem może naprawdę przydać. Okej, z panu jest prowadzi badania. Ma w tej chwili poziom który? 9, czyli nieźle. I przypomnijmy sobie, nad czym pracujemy. Ubrania możnych. Tak, to jest kolejne wymaganie Vonles, która stała się Esquire Imperium Boga.
Czyli zobaczmy, co ona chce. Okej, czyli jakąś koszulę? Kapelusz? Okej. Czyli chce ubrania, jakieś odpowiednie ubranie. Wellness dama z kuchni, tak, tak. To właśnie dlatego nie chcemy brać tych misji, bo jeżeli Wellness otrzymałaby wyższy tytuł, to może odmówić gotowania. Tego nie chcemy. Przynajmniej nie na razie. Właśnie ta bumalopa jakoś strasznie jest ranna. Nie, wróci do zdrowia chyba, spoko. Okej, czyli Gabron. Za chwilę ukończy tu robotę, spoko. I zrobione, dobra. Czyli kontynuujemy pracę i zróbmy... A, tylko tu by się przydało miejsce na te pułapki też, nie? Okej, czyli troszkę więcej platform tutaj. W sumie nawet tutaj. Okej, dobra, wiecie co? To są darmozjady. Chyba zrekrutujemy jednego z nich, bo kurde, może nam pomóc w przynoszeniu, ścinaniu drzew, zbieraniu plonów i tak dalej, i tak dalej. I chyba weźmiemy tego bardziej utalentowanego z drewnianą nogą. Tak mi się wydaje, 41 lat. To mi się podoba, rzemiosło. Też może być potencjalnie bardzo dobrym górnikiem. Badaczem naukowym, być może rekruterem. Chyba potrzebujemy kogoś takiego. I o, ta drewniana stopa aż tak w sumie fatalna nie jest. Tylko mamy też uszkodzone płuco i nogę. To jest w wyniku tych ran odniesionych podczas ataku. Bierzemy go. Bierzemy go. Czyli ponieważ Wellness czuje inspirację, to powinno jej się natychmiast to udać. No ale zobaczymy. Brio nie ma płuca? Nie, Brio jest zdrowy. Pytanie, czy tego drugiego bierzemy też. Zobaczymy. Ok, 1400 pemikanu, to mi się podoba. Wciąż mamy mięso, czyli na razie nie musimy polować. Czy Wellness w ogóle zajmuje się więźniami? A, to jest dobre pytanie. A, Spawn of Chaos ma to włączone. Włączmy to Wellness. Okej, widzę problem. A, tak, w tej drewnianej klatce nie pomieści się bumalopa, czyli musimy tu jedno zdemontować. Cezoro cały czas opiekuje się tymi chorymi kurami. Ale powinno być okej, mają ogólnie dość sporą odporność. Te zwierzęta powinny z tego wyjść. Bumalopę nazwij? Zobaczymy, w czasie przerwy wylosuję najwyżej kogoś z czatu. Okej, kolejny dzień i koniec zaćmienia, spoko. Okej, Gabron tutaj kończy robotę, spoko. Wellness, niech zrobi sobie przerwę, niech spróbuje zrekrutować tego jegomościa. Nie mogę? Ma włączone to, czyli dlaczego? Być może dlatego, że on śpi.
Kurczak pożogi, mówisz, żeby... A, martwisz się o kury, oczywiście. Mówisz, żeby bumalopek gdzie indziej trzymać? Zobaczymy. Na razie chyba może być tutaj, ale... Rozumiem twoje obawy. Okej. Dokończmy system obronny tutaj. Czyli tak. Okej, ładnie pasuje, spoko. Czyli ściana. A, i tutaj chyba dorobimy. Albo nie, to nie musi być aż takie dalekie. To możemy zdeaktywować. Czyli tak. Barykady drewniane. I przed tym drewniane pułapki. To więc wydaje mi się, że to jest całkiem niezłe gniazdo obronne. Będziemy mogli ostrzeliwać przeciwników, którzy atakują stąd oraz z południa. No zobaczymy. A, Gawron tu szyje te spodnie dla... A chwila, Cezoro coś ubrał chyba jednak. Dlaczego on wciąż szyje spodnie? No dobra, mniejsza z tym. Będziemy mieli zapasowe jakby, co? Skórzane posłanie? Tak, tak, tak. Zobaczymy. Okej, okay, czwarty dzień jesieni, a chyba siódmego kończy się pora siewów. Tak więc pytanie, czy zbierzemy ten ryż. Przydałoby się, ale zobaczymy. 1500 pemmikanu. Okej. Okay. Boneless jest już chyba naprawdę niezła, jeżeli chodzi o gotowanie. Poziom 15. To mi się podoba. A, nowy rekrut! Udało się. Mamy nowego rekruta. Dobra, przyjrzyjmy się naszemu nowemu rekrutowi. Czyli tak. Kto to będzie? Zobaczmy na moją listę. To będzie General Decker. To będzie General Decker. I zobaczmy, kim on jest. 41 lat. I zobaczmy... Okej, okay, jako dziecko był jedynym, który ocalał z katastrofy statku kosmicznego. No i plemię, które natknęło się na to... na ten wrak, uratowało go i go adoptowało, czyli dołączył do tego plemienia kanibali. Czyli troszkę lepsze umiejętności społeczne i intelektualne. I kiedy dorastał w tym plemieniu, to stał się tkaczem. Stał się prawdziwym mistrzem w tkaniu wełny, jakichś włókien roślinnych i tak dalej, używania naturalnych barwników. Potrzebujemy kogoś takiego, potrzebujemy rzemieślnika. To nam się przyda, czyli doskonały rzemieślnik, niezły naukowiec i rolnik. No i smykałka do wielu rzeczy, między innymi do strzelania, co jest przydatne, do górnictwa i do zdolności społecznych. Tak, jest odporny psychicznie, czyli tak łatwo się nie załamie i jest także nocną sową, czyli będzie podobnie jak Cezoro pracował w nocy. Okej. Okay. Dobra. Okay, będziemy potrzebowali nowej kwatery też. Tak, dużo, dużo rzeczy do robienia, do roboty w tej chwili. Niech się w coś ciekawego uzbroi. Co my tu mamy? Pistolety maszynowe, rewolwer, albo łuk kompozytowy. Być może dajmy mu łuk, wciąż jest człowiekiem plemiennym. Potem damy mu coś lepszego, być może. I tak, jeżeli chodzi o plan dnia, to będzie podobnie jak z Cezoro. Co do obowiązków, zobaczmy. Czyli mamy w tej chwili troszkę więcej ludzi do dyspozycji, co nam bardzo, bardzo ułatwi sprawę. Wiecie co? On będzie dedykowanym
Tak, on będzie zajmował się więźniami, bo ma bardzo dużą pasję do tego. Czyli po pierwsze, szybko się tego nauczy. Po drugie, jeżeli ktoś wykonuje obowiązki, do których ma pasję, to poprawia też humory. Czyli to jest chyba dobry wybór. Dalej. Polowanie na razie chyba nie. Zostawmy w sumie polowanie tylko i wyłącznie z Cezorro. Niech zbiera rośliny. Niech pomaga przy wydobyciu. Czemu nie? Co do ścinania roślin, to być może nie. Niech skupi się na innych rzeczach. Czyli tak, rzemiosła wszelkiego rodzaju. Gawronowi to wyłączymy, bo on ma bardzo dużo roboty przy budowaniu. Tak naprawdę. I wyłączmy mu też w sumie przenoszenie, żeby w wolnych chwilach skupił się na sprzątaniu. Potrzebujemy kogoś do sprzątania. Stwórz mu lepszą protezę, ale nie mamy technologii. Tak, ma tą drewnianą nogę, ale stopę. Ale nie możemy nic lepszego mu zamontować chyba. Znaczy, możemy całą. Nie. No nie mamy lepszej technologii jak na razie. Lord Polski mówi, żeby zadaszyć te stanowiska. W sumie czemu nie? Zmienimy stąd roślinę. I tak, dajmy tu dachy. W sumie czemu nie? Aha, musimy wyciąć te drzewa. Okej. Okej, ktoś potrzebuje ciepłych ubrań. Aha. To dziwne. Na razie nie jest zimno. Nie rozumiem, dlaczego to jest. General Decker jest bliski załamania. A, tak. A, jest nagi. Faktycznie. Czego mu brakuje? Spodni. Ale spoko. Widzę, że on idzie tutaj coś ubrać, ale niech uszyje sobie spodnie. Bo te spodnie są prawie uszyte. Czyli sam sobie nasz nowy rzemieślnik może to uszyć. A, nie może tego dokończyć. Gawron to robił. Okej. No dobra, trudno. Czyli to stanowisko obronne prawie gotowe. Kury wracają do zdrowia, to mi się podoba. Mały stream od zera do cesarza się skończył. Zostaliśmy cesarzem. Tamta rozgrywka jest zakończona. Okej, ma spodnie, spoko. Czyli wszyscy ubrani w tej chwili. Dobra. To mi się podoba, to mi się podoba. Tylko tak, nie mamy kwatery dla naszego tutaj nowego rekruta, tak więc na razie niech śpi w pomieszczeniu do badań naukowych na ziemi. Tylko jedną noc, miejmy nadzieję, że zbudujemy mu coś kolejnego dnia. Kiedy będzie remote na YouTubie? Nie wiem, czy będzie, tak szczerze mówiąc. Ja nie jestem w stanie wszystkich streamów przesłać na YouTuba. I kolejne dodatkowe spodnie, które są ładne. To mi się podoba. I General Decker w tej chwili sprząta. Świetnie. Tego potrzebujemy, czyli mamy dobrego rzemieślnika. To nam ułatwi sprawę. Naprawdę nam to ułatwi sprawę. Tak, właśnie nasze pomieszczenie rozrywek, gdzie mamy tą imponującą rzeźbę z czystego jadeitu, wielką rzeźbę, która przedstawia jakiegoś ptaka z toporem. Tak, to jest imponujące pomieszczenie, ale mieliśmy tu pełno brudu. Czyli teraz, kiedy jest posprzątane,
Tak, jest bardzo, robi bardzo duże, bardzo pozytywne wrażenie. Nie trzeba ustawiać posłania, jeżeli jest wolne, to kolonista sam zajmie pierwsze wolne posłanie. Ok, to jest zadoszone, świetnie. I dobra, czas na kwaterę dla naszego nowego bohatera. Czyli stan podobne coś jak reszta naszych śmiałków gdzieś tutaj chyba. Tak, bo nie chcę wkuwać się w górę, to zajmuje zbyt dużo czasu. Czyli dajmy coś takiego, coś tutaj. Może nawet troszkę za duży. Coś takiego. Drewniana podłoga. I będzie nam brakowało drewna, z tego co widzę. Okej. Tak, drewna będziemy też potrzebowali na nowe meble, które już niebawem. To powinno naszych ludzi zadowolić. Okej, tu wyrosło dość sporo drzew, wytnijmy je. Potrzebujemy mięsa, bo okej, żeby robić więcej pemikanu. Upolujmy jedną mafolą. Aha, kończymy pracę jeszcze tutaj. I Scyzoru szybko to zwierzę upolował, to mi się podoba. Okej, okay, robimy więcej pemikanu. Co robi Gawron w tej chwili? Okej, dobra, przechodzi do budowy nowej chałupy naszego nowego bohatera. Właśnie, więcej kolonistów to też szybciej będziemy mogli robić rzeczy. Szybciej, skuteczniej ta nasza kolonia będzie funkcjonowała. Ok, czy się uda to zbudować tego dnia? A, zobaczymy. Czy zrobię bank narządów w tej serii? Kto wie, być może. Nasza bumalopa wróciła do zdrowia, spoko. Kiedy losowanie na imię tego wybuchowego zwierzaka? Dobra, za chwilę robimy przerwę. Okej, okay, dobra. Dobra, moi drodzy, przerwa. Mamy godzinę 20, tak więc zapraszam gdzieś tak za 5 minut. I potem jedziemy dalej do godziny 21. Dobra, przed nami zima, ale jesteśmy chyba dość dobrze przygotowani.